No i jesteśmy w kolejnym odcinku i na kolejnej skoczni w Gapa. Hillside 140 metrów. Przed nami kwalifikacje w pierwszego konkursu, a ja Was zapraszam też do zapisywania się pod komentarzem, jak chcecie występować jako widz w Pucharze Świata z widzami. I zaczynamy kwalifikacje na skoczni w Gapa. Olek zniszczą. Odbicie z jednej nogi, ale skok przyzwoity. Ło, jakie tu wyniki. Wojciech Fortuna. Zbyt wczesne odbicie, skok do góry. Pozamiatane. Stefan Hula. Pierwsza faza dobra, później zbyt do góry poszedł. No i niestety Adam Małysz. Przypomnijmy sobie, że Adam Małysz był rekordzistą tej skoczni. Jak to bywał turniej 4 skoczni 2000-2001. I Frankie Five popełnia błąd, ale wyciąga ten skok. Niestety, jak widzimy, tu trzeba skakać powyżej 130 metrów. I czarny koń Paweł Kurpisz. No i Paweł spokojnie oddał skok na 127 metr. Jan Ziobro. Co i tak nie może być pewny kwalifikacji 127 metr, jak widzimy. Ale Piotrek Żyła teraz. Odbicie z jednej nogi. Ląduj Piotrek. Nawet nie walczę, bo już widzę, jakie skoki trzeba oddawać tutaj, żeby się zakwalifikować. Łukasz Rutkowski. Co 26 metrów. Kamil Stoch. Przykro mi, Kamil, ale słabo wyszedłem z progu. Sebastian Batysta. Odbicie do góry. Wytracił prędkość i nie mógł odlecieć dalej. Pablito Biceps. Wczesne odbicie skierowane do góry. Może Konrad Bonak coś spróbuje uzyskać lepiej. Powalczył odległość, ale odbił się z jednej nogi. To raczej też nie da mu dobrej pozycji. Tak jest. Robert Mateja. Uhuhu, upadek Roberta i Tomasz Byt. Tomek poleciał daleko, ale co z tego, jak ledwo coś się zakwalifikuje, albo i nie. Patryk Gałka. Uhuhu. I Kasi Zajebioza. O, Kasi poszalał. Mateusz Chrzano. Chrzano walczył o odległość, ale
dopiero 70. miejsce. Krzyż Biegun. Trochę spóźnił skok i odległość, która nie daje mu kwalifikacji. Dawid Kubacki. Z jednej nogi się wybił. Damian van Lifepool. Powalczył o odległość. Damian. A to dopiero 38. pozycja. Radek Gigantus. No niestety. I Marek Rosenberg. Marek walczy o odległość, niestety. Brak siły w tym skoku. I Paweł Ejkard. Nie wiem, co się dzieje. I Łukasz Luki. A i chciał wyciągnąć ten skok. Niestety nie udało się. I Damian Ronaldo. Ciekawe, jak sobie Dawid Cyberplum poradzi, ale ja zapraszam na jego kanał. O, nie poradził sobie. O, jeszcze upadek. Maciej Kot. Borys Kalesony, on musi się już kwalifikować. Ale piękny skok. Upadek. Następny dobry skok. Krzysio Mentus. Radek Jachres. Odbicie z jednej nogi. To może już wylądować sobie. Rafał Ślisz. Marcin Bachleda stracił koszulkę lidera. I brak formy. No dobra. Zaczynamy pierwszą serię konkursową. Czarny koń, Paweł Kurpisz zaczyna. Piękny skok. Dopiero 10. pozycja ze względu na noty. Tomasz Byrd. No raczej go nie zobaczymy w kolejnej serii. Kasi Zajbiota. Damian van Lifepool. Piękny skok Damiana. 131 metrów, trzeci Borys Kalesony. Borys miał powalczyć o tą dziesiątkę, niestety. Zbyt wczesne wybicie i Borysa nie zobaczymy w drugiej serii. Krzysztof Miętus. Oj, spadł.
Bardzo się przychyliłem, ale może go zobaczymy w kolejnej serii. Radek Jachres. Niestety Radka nie zobaczymy. Teraz Rafał Ślisz. Też go nie zobaczymy. I Marcin Bakleda walczy o odzyskanie koszulki lidera. Ale niestety nie powalczy. No i zaczynamy drugą serię konkursową. Kasi Zajebioza. Dobra, udało mu się przeskoczyć rywala Krzysio Miętus. 25 po pierwszej serii. Odbicie z jednej nogi, raczej nie utrzyma tej pozycji. I czarny koń, Puchar Świata, Paweł Kurpisz. Oj, 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 oj. Nieudany skok kompletnie i Demon Fan Life Pool trzeci po pierwszej serii. No i tak, Jakub Janda wygrał przed Ansiko i Wuranto jest Dawid Lazaroni, Johan Munters i Demon Fan Life Pool. 17 Krzysio Miętus, 18 Kasi Zajebioza, 21 Paweł Kurpisz. No i tyle. Jak się Dawid Lazaroni odskakuje. No, tu się ciekawie zapowiada ten Puchar Świata. Ile skoczków zdobyło już punkty? 138. Nie, 139. No i dobra. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Na pewno będzie się wiele działo. Do zobaczenia. Hej.